Portrety to tytuł wystawy rysunku, jaka w piątek otwarta została w Domu Seniora w Strzałkowie. Jej autorem jest Jacek Strojny, artysta amator pochodzący ze Strzałkowa. Wydarzenie to impreza towarzysząca inauguracji roku akademickiego Strzałkowskiego Uniwersytetu III wieku. Ma również swój symboliczny wymiar. To właśnie przy okazji wystawy tego samego artysty 9 lat temu w Strzałkowskiej Bibliotece ogłoszono powstanie Uniwersytetu. Mamy nadzieję, że tak mocny, silny akcent, o którym piszą media, spowoduje też większe zainteresowanie, jeszcze większe zainteresowanie mieszkańców gminy Strzałkowo bytnością w Domu Seniora, w którym odbywają się zajęcia sekcji artystycznych, malarstwa, rękodzieła, sekcji muzycznej, również sekcja informatyczna ma tutaj swoje zajęcia. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Jak tłumaczy sam artysta, bardzo lubi on ludzi, dlatego jego twórczość stanowią głównie portrety. W swoim dorobku ma już setki prac. Rysuję od bardzo dawna, ale niestety nie miałem czasu na to swoje hobby. Dopiero gdy dzieci mają już dzieci, znalazł się czas na kontynuowanie tej pasji. No, rysuję z długimi przerwami, rok, dwa, trzy i potem mam długą przerwę. Oprócz tego Jacek Strojny pasjonuje się również makrofotografią, a także pisaniem opowiadań. Zachęcamy do odwiedzenia bloga, na którym znajdziecie więcej jego prac.